Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd BMW Z4 GT3, wersja Shift 2 Unleashed bodajże. Przynajmniej takie mam malowanie na niej ukryte. Pomalowałem sobie na pomarańczowo, nie wiem, może wszystkie samochody GT3 w moim garażu będę po prostu w ten sposób malował, jak Audi LMS Ultra. Może się wam to podobać, może nie podobać, podejrzewam, że i tak wam się nie podoba, bo większość moich malowań wam się nie podoba, ale olać to. BMW Z4. Jak ten samochód jeździ? Posłuchajcie najpierw, jak brzmi, bo naprawdę brzmi bardzo ładnie. Naprawdę w tym samochodzie podoba mi się jedna rzecz. Przede wszystkim prowadzenie. Jest naprawdę świetne. Nie ze względu na to, że samochód jakoś mocno skręca. Po prostu nie skręca ani za mocno, ani za słabo. Fajnie trzyma się drogi. Jest takie przyjemne w prowadzeniu. I naprawdę każdy pokocha ten samochód ze względu na to. Tak myślę, że każdy. Przynajmniej ja naprawdę lubię ten model za to, jak się prowadzi. Przyspieszenie nie jest tutaj złe. Chociaż mogłoby być trochę lepsze ze względu na to, że mamy tutaj niestety słabe nitro. Po tym moim modelu mamy trochę podrasowane skillami, więc ono może wydawać się trochę mocniejsze, ale tak naprawdę jest słabe. No i prędkość maksymalna. Ten samochód znajduje się obecnie na częściach Americona, czyli jednogwiazdkowych. I prędkość maksymalna oscyluje na poziomie... Oj, nie wiem, czy tutaj osiągnę akurat... 324 km na godzinę, a mam tutaj statystykę ogólną 696 punktów, także nie jest to wysoka statystyka, jeszcze sporo można tutaj rzeczy zrobić, jeśli chodzi o osiągi, a na przykład 320-331 km na godzinę wyciąga Pagani Zonda F w klasie. A, więc to naprawdę jest niezły tutaj wynik i podejrzewam, że gdy się wymaksuje ten samochód w klasie A, do której zresztą dedykuję go, no bo w klasie S raczej sobie nie poradzi i no, myślę, że podnieść Z4 można do klasy S, ale tam raczej będzie ciężko wam wygrać. Ze względu właśnie na te słabe nitro, no i gdyby przyspieszenie było koksiarskie, jak chociażby w Audi LMS Ultra, R8 LMS Ultra, to można by było jeszcze coś tam zdziałać, ale no te przyspieszenie nie jest tutaj aż takie dobre, chociaż są to nadal części Americona i może też tuning części Ultra mogą tutaj wpłynąć na te przyspieszenie w znaczny sposób. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo nie mam części Ultra, ale być może kiedyś zrobię jakiś tam test jeszcze tego, jak wpływają części takie już bardzo dobre na ten samochód. Bardzo, naprawdę bardzo fajnie się nim jeździ. Jeśli ktoś szuka samochodu, którym chciałby się wyróżniać, bo jest to rzadki samochód, który możemy spotkać na trasach Need for Speed World, to BMW Z4 GT3 naprawdę się tutaj nada. Construction Road, pojedziemy sobie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczcie, jakie mam części. Mam tutaj skille na nitro, na moc nitra, na wydłużenie nitra oraz oraz części uliczne, tuningowane Americona, które są w większości samochodów na start montowane. No i startujemy. Mamy tutaj takich koksów jak Porsche Carrera S. Oh shit. Ach, nie trafiłem w nitro, to nic nie szkodzi. Niech się tamci z przodu trochę poramują. Oni mają mocne nitro. Oh shit. Kurczę. M1 się rozwaliła. Mało brakowałbym ją też stuknął. No i przyspieszenie. Przyspieszenie jest tutaj dobre. No nie jest takie słabe, nie jest takie średnie, jest powyżej średniego. Nie jest to oczywiście Nissanismo, ale naprawdę nie ma na co narzekać i można tutaj sporo zdziałać na wyścigach. Spróbuję tych tutaj z przodu dogonić. Oni prawdopodobnie używają jakichś power-upów, a może i nie. Chociaż wystartowali, zobaczcie, na perfect starcie wydłużonym i mają mocne nitro, to i tak trzymam się tej stawki. Powoli ich gdzieś tam doganiam na tych zakrętach. Trzeba troszeczkę przed skrętem zahamować, ale potem naprawdę Z4 radzi sobie świetnie, bo ma bardzo dobrą przyczepność. What the hell, co tu się dzieje na tym wyścigu? I zobaczcie, chyba ukończę sobie czwarty.
Construction Road to naprawdę nie jest dobra trasa dla Z4, bo tutaj niestety trzeba mieć dobre nitro. Ona tutaj ludzie nie używali, no ale Perfect Start jest też tutaj ważny, bo jak już się wybijemy na tą pierwszą pozycję, to wow, to później jest nam łatwiej wygrać, bo nie musimy nikogo właściwie wyprzedzać, tylko trzeba uważać tylko i wyłącznie na trafiki. Pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Pojedźmy sobie tego wyściga. To jest obecnie klasówka w klasie A. I mamy takich przeciwników jak Nissan Nismo, Zonda F, Koksu, niezły. I GT2, jeszcze coś tutaj wbiło ciekawego, GT2. Zobaczymy jak mi pójdzie, to są naprawdę doborowi przeciwnicy, moja Z4 nie jest wymaksowana w klasie A. I no myślę, że będzie ciekawy wyścig. Jeśli uda mi się osiągnąć chociażby trzecią pozycję, będzie to naprawdę duży, duży sukces. I pięknie, startujemy. Oh shit. Trochę przepychania na start. What the hell? Co to było? Widzieliście to? What the fuck? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem na starcie. A gram już długo w tą grę. Dobrze, jestem na trzeciej pozycji. Może to nie będzie takie trudne, jak myślałem. Z przodu jedzie Pagani Zonda F oraz Nissan Nismo. Kurczę, Nissan Nismo to chyba każdego w tej grze what the fuck? Imponuje ze względu na przyspieszenie, które jest nieziemskie. Okej, teraz mamy trudny zakręt. Myk. Ej, coś z tym Porsche jest chyba nie tak. O kurde. Tutaj przydałoby się nitro, co? No i zobaczcie, przyspieszam bardzo ładnie, nawet na równi z tym Porsche GT2 996, który jest za mną. What the hell? What the fuck? Co jest z tym wyścigiem, hej? O rany, co tu się dzieje? Ale zobaczcie, jak ładnie radzę sobie z zakrętami. Naprawdę nie ma tutaj żadnego problemu. Przede wszystkim duża, duża przyjemność z jazdy. To jest domena tego samochodu. Nie wiem, jakie tu części wsadzić. Na pewno nie radziłbym części na czerwonych, na prowadzenie. Z tego względu, że samochód mógłby być trochę nadsterowny. I z tego, co widzę, mógłby mieć też tendencję do driftu. A to jest raczej niewskazane ze względu na to, że nie mielibyśmy po prostu po zakręcie jak tej prędkości odzyskać. No, to przyspieszenie jest całkiem dobre, powiem wam. I po ulepszeniu częściami mogłoby być całkiem nieźle. Okej, można powiedzieć, że osiągnąłem sukces, ale ten wyścig był ciężki. Dlatego pojedziemy sobie coś jeszcze. No i kolejny wyścig. Tutaj znowu mam koksów. Ci wszyscy ogólnie chcą jeździć... What the hell? Wszyscy ogólnie chcą jeździć krótkie wyścigi z tego co widzę. Bo coraz jak losuję jakiś wyścig, to jest albo jakiś taki króciutki sprint typu Construction Road, albo ta klasówka, którą też dzisiaj jechałem, także... No cóż, no kasa leci taka sama jak za dłuższe wyścigi, to czemu ktoś ma tracić czas po prostu na te dłuższe. No ale ja strasznie lubię po prostu na te dłuższe sobie śmigać, mimo że zobaczcie, dużo kasy nie mam. To te długie wyścigi są po prostu moimi ulubionymi, bo tam naprawdę można sprawdzić sobie wiele samochodów, którymi mało kto jeździ. I można je sobie sprawdzić i właściwie osiągnąć pierwsze pozycje, bo potrafią pokazać swój pazur. Okej, znaczy wyprzedziłem sobie M1, będzie ciężko przebić się przez ten peleton, tym bardziej, że każdy ma tutaj mocne nitro, niestety. A ja w jedny lucek jadę sobie w Z4 GT3. Nikt nie chce dzisiaj dobić na dłuższe wyścigi, żeby się ze mną pościgać. Lipa, lipa totalna. Ale bardzo fajnie, że nie ma oszustów. Chociaż ten jeden wyścig dzisiaj wyglądał trochę podejrzanie. No ale mniejsza o to. Okej. Okay. What the fuck? Kurczę. Prawie bym zyskał czwartą pozycję. No i chodźmy sobie może do warsztatu teraz z częściami do tuningu wizualnego. I sprawdzimy, co ta Z4 właściwie ma do wymiany.
No jest to samochód dosyć unikalny, jeśli chodzi o wygląd. Widzicie, że mamy tutaj już spory body kit, jest sporo poszerzona, jeśli chodzi o wersję Z4. To ogólnie jest sporo poszerzona do właśnie tego modelu, jaki tu widzimy. Także myślę, że tutaj żadnego body kitu nie ma i spoiler jest też w miarę unikalny, więc możliwe, że też tutaj nic nie będzie, chociaż głowy sobie uciąć nie dam, po prostu to sprawdźmy. Ok, pakiety karoserii nie ma. Spoilery są! O kurcze! Masek też nie mamy, ale są spoilery. No jestem ciekawy, jak Z4 będzie wyglądała z innym spoilerem. O matko! O matko! Myślałem, że ta część z tyłu po prostu sobie zostanie, a zmieni się ten na górze tylko spoiler. To by mogło być ciekawe, ale w takim wypadku... Kurczę, ale powiem wam, że gdyby do innych samochodów był taki właśnie spoiler jak tutaj, to by było zajebiście, ale no niestety nie mamy takowego. No i masek, tak jak mówiłem, też już nie mamy. Czy to auto jest dostępne teraz? Czy to auto właściwie powinno się mówić? Jest dostępne teraz u dealera samochodowego. Ja je kupiłem bodajże, jak było na ofercie czasowej, jakoś tak, czy na promocji. A już nawet nie pamiętam, jakiś czas temu to było. I naprawdę jestem zadowolony z zakupu. Czasami sobie nim śmigam, bo prowadzenie jest świetne. Obecnie, z tego co widzę, nie ma tego samochodu w dealerze samochodowym. O, na ofercie czasowej coś tutaj się pojawiło. Aż dwa samochody. Ciekawe. Także no... Obecnie nic tutaj... Nie możemy właściwie tego samochodu kupić, ale gdy się pojawi, to już przynajmniej będziecie wiedzieli, że... No, ta Z4 jest całkiem niezłym samochodem. Nie mamy tu mocnego nitra. Ciężko będzie nam wygrać, ale mimo wszystko szpan jest niezły. Naprawdę bardzo ładny samochód, bardzo fajny w prowadzeniu. No nic, moi drodzy, mam nadzieję, że rozwiałem kilka wątpliwości co do tego modelu i dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.